Zadanie inwestycyjne z budżetu obywatelskiego 2019 to jest plac zabaw przy ulicy Kilińskiego. Jest realizowane z opóźnieniem, ponieważ konieczne było uzyskanie odstępstw od warunków technicznych dla wskazanego obiektu. No, była tam bliskość drogi oraz zabudowy mieszkaniowej, w związku z tym potrzebne były dodatkowe dokumenty i zgody. Na szczęście miasto te odstępstwa już uzyskało. Została wykonana również dokumentacja projektowa dla placu zabaw, a w tej chwili czekamy już tylko na pozwolenie na budowę. W związku z tym zostało skierowane zapytanie ofertowe do wykonawców. No i termin składania ofert to 8 maja, czyli już dosłownie za kilka dni. Jeśli tylko uda się wybrać wykonawcę, niezwłocznie przystąpimy do realizacji, a termin realizacji to dosłownie kilka tygodni, w związku z tym na pewno, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jeszcze pod koniec lata, na początku jesieni będzie można korzystać z nowego obiektu.